Postawił też Jozue 12 kamieni pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Tak uczy nas Słowo Boże zapisane w Księdze Jozuego, 4 rozdział od 8 do 9 wersetu. Jest tutaj wskazówka na dzieło Pana Jezusa. Izrael przekroczył Jordan, chociaż jego brzegi były przepełnione. Na rozkaz Boży arka niesiona na ramionach kapłanów przeszła przed ludem. Gdy kapłani stanęli na brzegu Jordanu, wody spływające z góry się zatrzymały tak, że cały Izrael przeszedł po suchej ziemi. Izrael nigdy nie powinien zapomnieć o tym wydarzeniu. Bóg polecił Jozuemu, aby przedstawiciel z każdego plemienia wziął kamień z miejsca, w którym kapłani stali z arką pośrodku strumienia. Kamienie te były ułożone na pamiątkę. Bóg spodziewał się, że w przyszłości dzieci będą pytać o znaczenie tej sterty kamieni. Rodzice mieli im wtedy opowiedzieć, jak Bóg przeprowadził ich przodków przez rzekę. To powinno przemawiać także do nas. Ważne jest, abyśmy opowiadali dzieciom o wielkim Bożym zbawieniu, o tym, jak wyprowadził nas ze śmierci do życia poprzez dzieło Pana Jezusa dokonane na krzyżu Golgoty. Jego dzieło powinno być zawsze świeże w naszych umysłach. Zanim kapłani wyszli z koryta strumienia, ustawiono 12 kamieni w miejscu, w którym stali. Nie będą one widoczne dla człowieka, ale zawsze będą widoczne dla Boga. Dzieło Pana Jezusa jest zawsze przed oczami Boga, zawsze będzie dla Niego cenne. On również cieszy się, gdy przypominamy Mu o tym w uwielbieniu. Księga Jozuego, 4 rozdział, 8 do 9 wersetu. Postawił też Jozue 12 kamieni pośrodku Jordanu w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza.